Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pan premier dzisiaj mówił o tym, że państwo generalnie jest sprawne i że Polska działa. A ja się zgadzam z tą opinią, że... Ale mam pytanie, panie premierze, co o tej skuteczności, ponieważ tak się składa, że w ostatnim czasie miałem kilka interwencji poselskich. Jedna dotyczyła działań komornika. Komornik zajął na poczet długu na telefonie byłego męża alimenty na 4 niepełnosprawnych dzieci, niezgodnie z prawem. Minister Gowin odpisał mi, że wszystko jest w porządku. Spróbuję napisać do pana premiera w tej sprawie. Zadziałał bardzo skutecznie. Komornik z Wołomina w Jaworznie. A skarbówka działa na dożynkach. No, jakby nie miała lepszej roboty, panie premierze, i jakby nie mogła gdzie indziej szukać dochodów dla skarbu państwa. Wyrzucono na bruk niepełnosprawną osobę. Eksmisja na bruk w przypadku osoby niepełnosprawnej musi być lokal zastępczy. Komornik wezwał karetkę pogotowia, żeby wywieźć tą osobę niepełnosprawną i żeby być skutecznym. Panie pośle, panie premierze, ja tylko zadam pytanie, panie marszałku. Nie, na zadanie panie pytania premierze, był już czas, panie pośle, dziękuję bardzo. Z czego to wynika, że dziękuję państwo bardzo jest i o zadanie pytania proszę pana posła Mieczysława Golbe, Solidarna Polska. Panie pośle, słyszał pan, że byłem rygorystyczny wobec wszystkich innych, także panie przykro panie mi, przykro, ja prowadzę obrady. Pan premier może zabrać głos, kiedy tylko sobie życzy.